Siema wszystkim, z tej strony Kuba731, a to jest ponownie Far Cry 6. Cóż, moi drodzy, dzisiaj zaczniemy wykonać w Cruz del Salvador, zaliczymy dwa punkty wojskowe, czyli przejmiemy dwa punkty wojskowe. Mianowicie jeden punkt kontrolny na równinie Arroz, no i oczywiście przejmiemy bazę FNT, która się tutaj znajduje, czyli cukrownia Dulce, czy tam Dulce. Się tym właśnie zajmiemy. I to będzie chyba na wszystko, jeżeli tutaj chodzi o te tereny w właśnie Cruz del Salvador. Bo jakoś chyba nie widać, czy są tutaj więcej. No jeszcze mamy te odkryte punkt kontrolny i stację energetyczną, ale to już jest w regionie El Este. Jak to zaliczymy, to może powiedzieć, że zaliczyliśmy na całe, po prostu na 100%. To tutaj, jeszcze tutaj punkt, kryjówkę, te inne zadania. No i tutaj jedynie w tym podregionie Valedoro został tylko ten punkt kontrolny i cukrownia Dulce, którą zajmiemy się właśnie. Na razie jedziemy do punktu kontrolnego, który się właśnie tam znajduje. A dalej to zobaczymy, jak to nam pójdzie. Tylko jadę tak szybko, żebym zmieścił się też w czasie. Nie lubię tak przedłużać też o materiałów. Chwila. Cofamy się. No i tutaj mamy punkt kontrolny równie. Okej, zaznaczmy. Pozbądź się żołnierzy. To jest właśnie najważniejsze, że musimy zawsze pozbyć się żołnierzy, żeby to wyzwolić. Okej, widzimy tutaj sierżanta Ariasa, sierżanta, czyli tego, który dowodzi tym punktem. Przy tej autostradzie? Chwila, użyjmy granatu percymnego. Okej, rzućmy tutaj. Okej, tutaj widzę, że medyka mamy. Okej. I dobra. Jak tutaj widać, to tutaj mamy tylko 4 żołnierzy. Oho, uwaga, uwaga. Niech przejedzie tutaj ta ciężarówka. Tak, to ciężarówka. Okej, i załatwmy tego żołnierza. Tak, proszę bardzo. Załatwiony. No jeszcze tutaj kolejna. Tak, powoli, żeby... O cholera, co to by... No i tutaj mamy. Ale tak to akurat tego snajpera będzie trudno... Trudno trafić, chciałem powiedzieć. Oczywiście alarm trzeba też się pozbyć. Dobra. Tutaj chyba żadna ciężarówka nie będzie. A za to ten sierżant tutaj idzie. A to też niedobrze. A tutaj, o patrzcie, już jedzie kolejna ciężarówka. Kurde, teraz to tutaj trudno będzie trafić tego. A spróbujmy trafić tego sierżanta. O, idealny headshot. Teraz tego. No i proszę bardzo. Okej, zabierzmy ciało. I tutaj gdzieś zostawmy. O, najlepiej tutaj. No, nie będzie mi tutaj przeszkadzać. Okej. To teraz wyłączmy alarm. O, tutaj chyba przypływa tutaj jakaś wojskowa motorówka.
A nie, chyba jest tam dalej. O, tutaj jest. Oho, to się pośpieszmy. Dobrze, że wyłączyłem alarm. Okej, okay, zniszcz billboard w FMT i pozbądź się żołnierzy. Teraz się ten billboard zniszczę, ale najpierw tego... Właśnie, tego snajpera trzeba się pozbyć. Okej, okay, co tutaj mamy? O, proszę, punktu kontrolnego na równi Aros, czyli tam. Dobrze. Uwaga, ładunek wybuchowy. Oho, tutaj schodzi ten snajper. Dobra, poczekajmy trochę. Aż tutaj zejdzie. Okej, okay, w którą tę stronę pójdziesz, stary? Może ci wskażę drogę. Okej, okay, on tutaj odchodzi. Dobra, bierzemy go i proszę bardzo! No i to jest zrealizowane. I tylko zostało zniszczenie billboardu. Dobra, ale coś tam... Poszukajmy, czy coś jest tutaj na tej wieżyczce. O, proszę. Klucz, amunicja. Doskonale. Dobra, schodzimy. No, troszeczkę oberwałem. Okej, to najpierw do tego punktu... To najpierw do tej... No właśnie. Do tej takiej, powiedzmy, bazy, miejscówki tych żołnierzy, którzy tutaj pilnują. Chwila. Okej, co my tu mamy? Chyba tutaj nic niepotrzebnego, co? O, całe miasto Esperanza. A patrzcie! To jest telewizja. Myślałem, że to jakiś obraz czy coś. Ale nie, zadali. To jednak jest telewizor. O proszę, mieliśmy Antona i Marię. No proszę, i tą właśnie. O proszę, to jest skrzynka FND. O proszę, nowa broń. MP34. Propaganda Antona. Dobra. To co, teraz pora zniszczyć ten właśnie billboard. A, podpalmy go. I proszę, i czekamy. Aż to się zniszczy. Okej, okay, podpala się, pali się. No i czekamy. Chyba trzeba jeszcze podpalić. Ale nie, chyba się po... Tak, chyba się już niszczy. O, proszę, no i zniszczył się. Nie można powiedzieć, że teraz przejęliśmy ten punkt kontrolny. No, proszę. Libertad przejmuje. I mamy wolną drogę, co? Tak jest. Mamy Libertad i są już tutaj ludzie Libertad, którzy... I voilà. Którzy teraz tutaj mogą kontrolować ten punkt. Okej, okay. Mamy kogoś, kto ma jakieś cenne informacje dla nas. Okej, okay, co masz? You ever been to the Calavera Cave? Not just a tourist trap. Word is there's some real pirate treasure in there. Thanks. O, dzięki. A pomyślmy, gdzie się to znajduje. O proszę, to się znajduje. No proszę, ten skarb się znajduje właśnie w Barial, czyli pod regionie Valle d'Oro. Chyba warto już tak wyruszyć do tego Barial, bo tam mamy te dwie misje specjalne do zaliczenia. Zaliczenia właśnie. Dobra. A skoro już tutaj zbadaliśmy to wszystko, to nic nam nie zostało jak po prostu wyruszyć do i przejąć właśnie tą cukrownię, no nie? Okej, okay, najpierw tego... Uwaga! Wow! Co wy chcieliście mi podpalić? Dobra. To tyle. Okej. Okay. To co, no to może użyjmy desantu powietrznego, żeby się tam dostać. Jeszcze tylko zaznaczę tą cukrownię, a jeszcze tą broń mamy. Chciałbym zobaczyć. A, to jest ten pistolet maszynowy.
Tak wygląda. Wiele chwila. A chciałbym wrócić do SKS, to ten karabin? Tak. Jeszcze ten. Ale został. Proszę, to ten karabin, który posiadam. Chwila. Ta. Chwila. Może jednak zmienię na ten, bo mogę tam przynajmniej zmienić amunicję. Dobrze. Okej, to od razu się tam. Chwila. Jeżeli muszę zaznaczyć. Chwila. Tak, cele wojskowe. Nie. Fabryka kawy Santo Gusto. LS, te nie. O, cukrownia Dulce. Tam wyruszmy. Przyjmij bazę FND. W tej. Przyjmij bazę FND. O. W tej starej cukrowni produkuje się teraz wiwiry. Ostatnie, czego życzyłoby sobie wojsko, to przyjęcie tego obiektu przez partyzantów i uwolnienie zakładników. Czas popsuć im dzień. No, kiedyś cukrownia, a teraz fabryka Viviro. No to co, przeniesiemy się tam. Desant powietrzny, czemu by. Okej, pomyliło mi się. Zamiast wcisnąć G, to wcisnąłem D. Okej, wciskamy G. No i tam wyruszymy. O, proszę bardzo. Ty co jest? O kurde! Ja nie mogę akurat nie w tam stronę, gdzie chciałem po prostu polecieć. Cieć, ale dobra. Na szczęście skręciłem, ale naprawdę. No ale nic dziwnego, bo w końcu to nie ma. Także jak zrobię taki desant powietrzny, to lecę w taką stronę, gdzie chcę. No nie. Dobra, jesteśmy tutaj, to najważniejsze. Plantacja trzciny sukowej ramy. Kurde, o proszę, jest tutaj skrzynka FND jeszcze do wzięcia. Chwila, czy coś tutaj mieliśmy? O, jakaś. O, notatka jakaś. Towarzystwo Historyczne Jary. Przed rewolucją z roku 1967 mieściła się tutaj plantacja trzciny cukrowej Ramos. Powstała w roku 1769 i choć uznano ją za cenny zabytek historyczny, nadal kontynuowała funkcjonowanie do czasu, kiedy zbombardowali ją rebelianccy partyzanci, którzy uważali, że poprzedni rząd gloryfikował ten pomnik niewolnictwa, a pracownicy otrzymywali zbyt niskie pensje. No, ciekawa historia. Nie powiem. O, proszę, metal. A gdzie jest skrzynka F? O, proszę, tutaj jest. Teraz pytanie, jak się tam wspiąć i. Wow! Co tak wszystko podpalone? Ja nie mogę. Patrzcie, że to wszystko jest tak. Patrzcie, że te pola są spalone. Wow. Okej, tutaj musimy wejść. No nie da się tutaj dać kotwiczki. Chwila. Chyba tutaj na górę trzeba, ale patrzcie. No ktoś musiał te pola spalić, czy to. Ale te pola akurat nie są spalone chyba z. Ale te pola nie zostały chyba spalone w czasie tej wielkiej rewolucji z 67. Aby. To najwidoczniej albo wojsko spaliło, albo partyzanci, czyli Libertad.
Ale ja nie wierzę, jak duże pole tutaj jest spalone. Dobra, tutaj jakoś trzeba się dostać. Okej, trzeba tutaj wejść. Czyli co, musimy tak użyć spadochronu, tak? No jakby inaczej. Chwileczkę. Czy coś tu... Okej, jakieś notatki. Dobra. Dobra, skaczemy. Użyjmy spadochronu. Olądujemy. O, idealnie. Okej, otwieramy skrzynkę. O proszę, klej Supremo, zawsze coś. Dobra, cukrownia jest akurat tam, więc wyruszmy. Okej, idźmy po tych spalonych równinach. Znaczy, to nie były pola, tylko część, jakby to powiedzieć, leśnej natury. Wow. A ale najwidoczniej to musi być sprawka albo możliwe, że żołnierzy. Po co miałoby Libertad to wszystko spalić? To chyba, że mieli jakiś ważny powód. Fila. Okej, już powoli zbliżamy się do tej cukrowni. O, leci jakiś helikopter. Chwila. Gdzie dokładnie? O, tutaj jest. Okej, wezwijmy nasz pojazd. Bryka jest w drodze. O, jest. Poczekaj, zatrzymaj się. Ale wysiadka, wysiadka, wysiadka! Super. A teraz zabieram ten wóz i jadę. No, teraz będzie akurat szybciej. Powinienem już od razu tak zrobić. Może po prostu lubię po prostu tak zwiedzać każdy teren na piechotę. No nic dziwnego. Ładnie to wszystko akurat wygląda. Takie roślinne, egzotyczne tereny, jary. Fira. No i mamy... O! To chyba dzwonimy do Klary. Okej, okay. No czyli oni zaatakowali tą fabrykę Viviro, ale niestety nic z tego nie wyszło. Okej, okay. Ja na razie tutaj zaparkuję pojazd, żeby po prostu nie wciąć, jakby to powiedzieć, walki. I dobra, musimy teraz uratować jednego z naszych, który był jest tutaj schwytany. Ale ważne jest też zrobić rekonesans. Oj, chyba widzę tutaj chyba niedaleko punkt, gdzie znajduje się wyłączenie alarmu. Oj, tutaj mamy tego żołnierza. Dobra. Nie no, użyjmy granatu. Okej, rzućmy tutaj. O, chyba mamy jakiegoś jaguara. O, a tutaj mamy plakat tej Marii Marquesa. O, jeszcze do pomalowania. A zamalujmy ją. Oszpecimy. O proszę, i Los Banditos. I proszę, mamy 5 członków Los Banditos. Okej, okay, musimy znaleźć idealny punkt, gdzie się tam dostać. Patrzcie, ale patrzcie tak, taki duży teren, a taki mniej pilnowany. O, tutaj mamy działko chyba przeciwlotnicze. O, lepiej uważać.
Przybiegnijmy się w tą stronę. Ale coś tak świeci się tutaj. A to, okej. No. A teraz ruchy. Okej, ale tak po cichu to wszystko. Oprócz jest skrzynka FND niedaleko. Oho. Okej, to kotwiczkę zarzućmy i wspinamy się. Okej, rzućmy się na tego i proszę bardzo. Okej, bierzemy ciało. O, i zanosimy je tutaj. Niech tutaj leży. Oho. Łuk. Lepiej warto, żeby przełączyć. A tutaj mamy. Okej, anuluj. Jest headshotik. Okej, ostrożnie. Dobra. O, tutaj mamy żołnierza. Ho. Jest headshot. A tutaj jest alarm do wyłączenia. Wyłączył. Ale dobra, spróbujmy, może uda się nam. Chyba będzie lepiej, jak wypuścimy tego jaguara, no nie? Proszę, jaguar. O cholera. To właśnie rozpoczęliśmy. A mogłem się zająć innymi przeciwnikami. Dobra. No widzimy tutaj fabrykę Viviro. Stary młyn jest zamknięty. Założę się, że nasz partner znajduje się w środku. I to tutaj. Oho. No niedobrze, niedobrze. Kurde.
Tutaj stunk z toksyną. Otwieramy. O proszę! Tutaj mamy mamy tutaj partyzantkę naszą. Uwolnijmy ją. Super, chroni zakładnika. No niestety. Yeah! No nie no. Proszę bardzo. No chciałem po cichu, ale... No mniejsza z tym. Mogłem to przewidzieć. I proszę bardzo. O! No i udało się nam zaliczyć to wszystko. Idealnie. No może nie po cichu, ale no w końcu nam się udało. I przejęto. Doskonale. Okej, ta cukrownia teraz będzie działać dla Libertad. No, cele zrealizowane, perfekcyjnie. Zdobyto bazę FNT cukrownię Durckse, to. I proszę bardzo. I chyba mamy tutaj jakby chyba zbiornik tego Viviro. No. No i zaliczone. No, sklep z bronią. No, teraz ta cukrownia będzie działać dla Libertad. No i co by tutaj byśmy mogli... O, patrzcie. Tutaj się niedaleko znajduje bateria przeciwlotnicza Alfa. Może byśmy ją czasem... przejęli. Over here, my friend. Ale to może innym odcinkiem. Ale chyba na Danny, kiedy indziej. Marking an anti-aircraft site on your map. Take it out for me, okay? Appreciate it. Okej. Okay. Gdzie ta bateria? O! No akurat w stronę tam. Tam akurat niedaleko właściwie... Akurat niedaleko koło nas. No to... To ej, no to może tam się udam. Okej, to może w następnym odcinku udamy się do Barial, bo wiecie co, chyba warto już w końcu zaliczyć te dwie misje, te specjalne misje jarańskiej opowieści, gdzie poznamy Daniego Trejo i fana filmów Rambo, niekiego chyba Silvio Morello. Dobra, to co, to może na dzisiaj zakończymy. No. Mam nadzieję, że materiał się wam akurat spodobał. Okej, okay, tutaj w tym momencie, jak tutaj tak skradałem się, to niezbyt dużo mówiłem, czy tam komentowałem, bo tak naprawdę to bardzo chciałem się po prostu skupić tutaj. Dobra, to jeszcze może podejdźmy tutaj, może coś sobie ulepszymy. Jakoś... Okej, okay, może amunicję do tego naszego łuku. O, tutaj. Strzały AM, unieruchomię pojazdy i unieszkodliwe, ale to za proch. A nie, nie, to za proch. Dobra, a tutaj co mamy? Tutaj zliczone, ta. Dobra, to może Clay Supremo. Dam do naszego... Zobaczmy. Okej. Okay. Współczynnik leczenia jest nieznacznie zwiększenie regeneracji zdrowia. Bliższym na zatrutą. Mogłybyśmy akurat użyli tej zatrutej amunicji. Tylko mamy ten ładunek zbliżeniowy z trucizną. Dobra. A
tak, to nic nie mamy tutaj. No jeszcze tutaj. Ja bym sobie, kurde, zmodyfikował to stacjonarna wieżyczka automatyczna, bo to się akurat nam w pewnym sensie przyda w czasie starć z przeciwnikami. Okej, to może zmienimy jeszcze wygląd. No nie, no, w sumie to może być. Dobra, to może broń jednak ulepszymy. Chociaż... Wykrzyżowanie obrażeń zadawanych bronią wrogom znajdującym się bliżej. To bardziej bym sobie wykupił, powiedział sobie mam strzał w głowę. I to... No jeszcze się zastanowimy. Jeszcze się zastanowię, a tutaj... Jeszcze mogę coś zmodyfikować. No niestety nie. Dobra, to co, no może na dzisiaj wystarczy. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał, a... A co tutaj mamy? O, jeszcze tutaj leki mamy, jeszcze tutaj, o, amunicję. A, o, jeszcze tutaj coś, o proszę. Klucz do składu. To chyba tam, gdzie był ten partyzant, ale już tam go uwolniliśmy, okej. A tu mamy jakąś mapę. O, skład FND, nowe składy FND, patrzcie. No, no, no. Viva Libertad, właśnie, Viva Libertad. O, to może jeszcze tutaj skrzynkę FND jeszcze zabierzemy. Gdzie ona się znaj... O, znajduje się... O Jezu! Ok! Myślałem... Okej, myślałem, że złapię się tutaj jeden z trollką, a tutaj jednak... No się niestety zagapiłem. Okej, tutaj... Okej, leki tutaj mamy. O, tutaj szkło. O, proszę, i skrzynka FND. Dobra. Proch, mamy proch, super. To co, no to w tym momencie się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. I mam nadzieję, że w następnym... No więcej będę mówił i komentował. Okej, to na razie będzie na tyle. Więc cóż, trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach z Far Cry'a 6. Na razie, spadam. PUM!